Witam Was w kolejnej odsłonie Metal Maniaka. Co w dzisiejszym odcinku? Wiele osób pisze do mnie z pytaniami odnośnie benderów, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek, aby zbiorowo odpowiedzieć na większość Waszych pytań odnośnie benderów. W tym odcinku pokażę Wam również, jak prawidłowo wyprofilować mały i duży rąbek benderem, bo wiem, że macie z tym problem. Także zaczynamy! OK. Zaczniemy od najmniejszych naszych benderków. Mini bendery. Mini bender ten akurat to jest 2020. Jest jeszcze w wersji 2030, czyli 3 cm ma długości prowadnica lub 50, 2050, 5 cm. Do czego to służy? Mini bender, proszę Państwa, służy do profilowania po prostej, małych głębokości, bądź po mocnym łuku. Świetnie sprawdza się na małych promieniach, ze względu na swoją budowę, na bliskość tych roleczek przy łożyskach. Możemy profilować bardzo ostre łuki. Drugim wartym uwagi benderem jest Unibender 2204 bądź 2354. Różnią się tylko długością prowadnicy całego tego ramienia. To jest 20 cm 2204, 2354, jak sama nazwa wskazuje, ma 35 cm ramienia. Co możemy takim unibenderem zrobić? Unibender nadaje się do profilowania rąbków, bardzo fajnie się sprawdza do profilowania innych długich elementów bądź krótkich. Pracuje też na delikatnych łukach o większym promieniu. Next, skoro jesteśmy już przy unibenderze, duobender. Duobender został zaprojektowany na szybkie przeloty na długich, prostych. I też występuje w dwóch wariantach, 20 cm i 35 cm. Warto posiadać takiego gada. Super prowadzi się na długich, mega długich odcinkach, czyli jakieś obróbki przyścienne, czy długie kosze, czy przeróbka panela, stawianie rąbka, wszystko tym zrobicie. Też bardzo wydajny sprzęt. Kolejną pozycją od WUKO są disc bendery. Ten akurat to disco bender twist. Robi twist. Można go założyć w dowolnym miejscu na przeginany rąbek. Disco bender i disco bender twist nadają się do gięcia po prostych, jak i po dosyć ostrych łukach. Kolejny na naszej liście jest disc obender duo. Ja mam starszy model, teraz troszkę inaczej wizualnie on wygląda, tu jest taka czerwona listwa, ale nieważne, funkcjonalność jest identyczna. Disc obender duo został zaprojektowany do przejazdów po długich, prostych dla jeszcze lepszego prowadzenia. Praca z nim jest naprawdę przyjemna. Kolejnymi pozycjami, jeżeli chodzi o bendery, najnowsza generacja benderów WUKO to Uber bendery. Uber bender ze względu na budowę talerza, tego tutaj gnącego, może przeginać blachy w odróżnieniu do zwykłych unibenderów. O. Ten gnie do 90 stopni, ten do stopni 100. Uwielbiam Uber bendera. Naprawdę. Jeżeli macie unibender i fajnie się na nim pracuje, to uwierzcie, że ten to po prostu ogień. No i ostatni na naszej liście Uber bender duo. Troszkę kosztuje, ale praca z tym sprzętem to prawdziwa przyjemność. Zaprojektowany do przejazdów po długich, prostych, typu kosze, jakieś obróbki, przeróbka paneli bardzo długich. Nadaje się. Ugniecie nim również rąbki i tak dalej, i tak dalej. Ok, powiedzieliśmy sobie już kilka słów na temat benderów. Wiecie już, jakie są podstawowe różnice między nimi, jak i do czego służy. Nadszedł czas na gwóźdź programu. Pokażę Wam, jak wyprofilować mały i duży rąbek. Jedziemy. Will you,
remix na zapalny kapitalny sweet, a many people make nice. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wszystkie te zabawki, które dzisiaj widzieliście, możecie zakupić w moim sklepie Metal Maniac Shop. Robiąc zakupy w Metal Maniac Shopie, wspieracie moją działalność, aby tych filmów powstawało jeszcze więcej. Dzięki.